Yo, 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 siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Polski Poszukiwacz. Dzisiaj trochę zaszalałem, bo za moją ostatnią wygraną, czyli 12 euro, kupiłem 12 zdrapek i my właśnie przystępujemy do działania, żeby zobaczyć, czy dzisiaj coś się ciekawego uda wygrać. Lecimy z pierwszą zdrapką. I proszę Państwa, na samym początku mamy już 2 euro. Przybliżę sobie, żeby było bardziej trochę widać. Mam nadzieję, że nie słychać mocno wiatru, bo ogólnie zmieniłem ławkę na taką trochę bardziej na uboczu, ale wiatr to tu jest niemiłosierny, naprawdę. Ale przynajmniej jest bardziej cicho. I kolejna zdrapka. No i niestety tutaj nic nie udało się wygrać. Pięćdziesiąt. Pięćdziesiąt. Sto. I sto. Wszystko po połowie, czyli jedna wielka lipa. Coś tutaj mamy? Nie. Nic nie mamy. Jedna wielka lipa, kolejna. Jeden, jeden, 55 i 101. Kolejne euro. I tak dalej. Kolejnej zdrapce, aj zabrakło podkowy. Fuh, podkowy do stówki. To bym się naprawdę ucieszył z takiego prezentu. Jakbym 100 euro wygrał. Tutaj mamy 10,5, 10,100 i 105, czyli lipa. Kółko i krzyżyk. I tutaj w kolejnej zdrapce znowu lipa. No coś, te hiszpańskie zdrapki dzisiaj nam szczęścia nie przynoszą za dużego. Ostatnio było lepiej. 55, 10100 i 10100. Czyli jedno wielkie po. Nie będę właśnie wymawiał tego słowa, bo do pięknych ono nie należy. Moneta, diament, podkowa. I kolejna lipa bez rewelacji. Ostatnie dwie zdrapki, przedostatnia zdrapka. 100, 100, 10, 2 i 10, 2. Oczywiście wszystko po połowie, bo nie może być zbyt pięknie. I tutaj gwiazda, moneta, moneta, gwiazda, gwiazda, sztabka, diament, siódemka, koniczyna i bilon. Ajajaj, fatalna sytuacja. No i uwaga, uwaga, udało mi się wygrać dzisiaj 3 euro, a wydałem moje 12 euro, to znaczy z poprzednich wygranych, czyli tak jak widać teraz jestem 9 na minus. Ajajajajaj, katastrofa. No nic, mam nadzieję, że następnym razem się poszczęści. To by było na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Jeżeli filmik Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapeczki w górę, a ja się z Wami żegnam i zapraszam Was do kolejnego materiału i mam nadzieję, że nie było słychać tego wiatru. Do zobaczenia!